smakkujaw.pl. Fajny przepis na pyszną tortillę. Przyrządzę dzisiaj fantastyczne danie. Będzie to tortilla z mielonym mięsem i fasolą. Pomysł inspirowany kuchnią meksykańską, ale ponieważ jest to danie bardzo popularne, stało się w Polsce, ulubione głównie przez młodzież, przez dzieci, ale także przez dorosłych, pokażę, jak go przygotować. Jest to bardzo prosty sposób i bardzo szybciutko można taką smaczną przekąskę przygotować. Będziemy potrzebowali takie już gotowe placki tortilli. Jest to w zasadzie jedyny produkt, który nie pochodzi z Polski. 0,5 kg mięsa mielonego. Mamy tutaj z łopatki wieprzowej i wołowej. Ponieważ promujemy Kujawy, więc użyjemy puszkę fasoli czerwonej z Bonduela, czyli z zakładu, który mieści się na terenie Kujaw w Gniewkowie. Oczywiście osolimy solą kujawską i będziemy podsmażać nasze mięso i cebulkę na oleju kujawskim. Będzie potrzebne również kilka listków sałaty, dwie cebule, mamy już pokrojoną w drobną kostkę, cebula czerwona i cebula biała. Do przyprawienia również wykorzystamy świeżo zmielony pieprz. Mięso wcześniej zamarynujemy i użyjemy do tego 3 łyżek sosu sojowego i 2 łyżek oleju oraz wykorzystamy przyprawę. To jest akurat przyprawa do gyrosa, ale ona świetnie się z mięsem mielonym komponuje. Jest wyprodukowana również na terenie Kujaw w Wierzchosłowicach. Będziemy potrzebowali również sos. My już mamy przygotowany. To jest sos na bazie śmietany z dodatkiem natki pietruszki i 3 ząbków czosnku. A zatem zabieram się do pracy. Najpierw przygotuję mięso. Mam to już wyłożone w misce. Dodaję 2 łyżki oleju kujawskiego, 3 łyżki sosu sojowego, 3 posiekany czosnek. Tutaj były 3 ząbki drobno posiekane, ale jeśli ktoś nie lubi, to czosnku nie musi dodawać. Porcję świeżo zmielonego pieprzu i przyprawę do gyrosa. Całe opakowanie. I to wszystko przemieszam. I odstawię na 20 minut, żeby wszystkie aromaty i smaki się przegryzły z mięsem. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej kujawski. Wrzucamy cebulkę czerwoną. Odrobinę osolimy, żeby cebula szybciej zmiękła i będziemy podsmażać do momentu zeszklenia. Cebulkę mamy już ładnie zeszkloną, a zatem wrzucamy mięso. Wszystko przemieszamy i będziemy podsmażać kilka minut. To będzie widać, mięso po prostu będzie zmieniało kolor, będzie stawało się jaśniejsze. Mięso już mamy ładnie podsmażone, widzicie, ono zmieniło kolor, było czerwone, stało się takie brązowe, już nam patelnia przepięknie pachnie, a zatem wrzucam ostatni składnik, jest to czerwona fasola. Przemieszam odrobinę, zmniejszę gaz i tylko dosłownie 2-3 minutki, żeby składniki się przemieszały. Fasola przecież jest konserwowa, więc ona nie wymaga długiej obróbki. Farsz pozostawiam na maleńkim ogniu i zabieram się za placki
tortilli na średnim ogniu. Podgrzewam do momentu, jak staną się elastyczne. Minutka, dwie, to w zależności od patelni, w zależności od grubości placków. Wszystkie składniki mamy już w zasadzie gotowe. Przygotuję teraz sałatę, którą dodamy do naszych tortilli. O, zbijamy w ruloniki tak, na takie drobniejsze. Rwiemy kawałki. A zatem przygotowuję już tortille, suwam placek. Nakładam odrobinę pysznego sosu. Dwie łyżki będzie akurat. Nakładam mięso. Odrobinę sałaty. O, i składam naszą tortillę. Nasze pyszne tortille są już gotowe. Jak widzieliście, nie trwało to zbyt dużo czasu. Bardzo polecam. Jest bardzo pyszne, bardzo sycące. A zatem życzę smacznego.